Witam w 342. Drugiej części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, w której pochylę się nad fragmentem książki pod tytułem To nie musi być państwowe doktora Jakuba Wozińskiego i przygotowałem dla Was znowuż mały konkurs. Zasady są podobne jak poprzednio. Należy napisać krótki esej, od 5 do 10 tym razem stron, na temat tej właśnie audycji. Dlaczego to nie musi być państwowe? Według Ciebie, Twoimi słowami, Twoim zdaniem, wybierz sobie sektory, które omówisz: może to być szkolnictwo, może to być służba zdrowia, może to być administracja, mm, wojsko, policja, obronność, sądy, poczta, transport, cokolwiek, co sobie wybierzesz z tych Kwestii, które są teraz z tych sektorów, które są aktualnie zmonopolizowane przez państwo i zarządzane przede wszystkim przez sektor publiczny. Na wykonanie zadania jest minimum tydzień, maksimum dwa, ogłoszenie wyników najwcześniej w następny weekend, w następną sobotę, zarówny tydzień. Oczywiście czcionka. A raczej Font 12Times New Roman Interlinia 1,5 dla większej wygody, formatowania i oczywiście justowanie do lewej i prawej dla przyjemniejszego odczytu. Czekam na Wasze prace i życzę powodzenia, laureatom, którzy zwyciężą. Oczywiście zwycięska praca zostanie zaprezentowana na łamach audycji, a zwycięzca otrzyma egzemplarz mojej książki i oczywiście otrzymają również. W wersji fizycznej, kiedy już ją wydrukuje, a stanie się to być może do końca tego roku, być może na początku przyszłego. W 1850 roku mieszkający w Nowym Jorku John Smith. Przechadzał się wśród lasu budynków. Tego dnia właśnie wyszedł z prywatnej Mercantile Library of New York. Po uiszczeniu skromnej opłaty subskrypcyjnej, mógł wypożyczyć książkę z biblioteki, która od 30 lat udostępniała swój liczny księgozbiór. Kątem oka spostrzegł, że ulicą mgnie właśnie pojazd jednej z prywatnych drużyn strażackich, a woźnica krzyczy na przechodniów, aby zeszli z drogi. Jego uwagę przykła wiadomość z Wall Street, zauważona w sprzedawanej przez gazeciarza. Po Południówce dotyczyła akcji jednej z hut, w którą zainwestował, i głosiła, iż właściciel przewiduje wzrost produkcji. Smith uśmiechnął się. Oznaczało to, że akcje zdrożeją. Na giełdzie grała wtedy cała jego rodzina, a państwowe obligacje należały jeszcze do rzadkości. Smith zamierzał tego samego dnia. Odwiedzić swojego brata, dlatego sięgnął do kieszeni po banknot 10 dolarowy, wyemitowany w jednym z nowojorskich banków. Jego brat mieszkał kilkadziesiąt kilometrów na zachód od miasta, dlatego John zamierzał udać się tam jedną z prywatnych linii kolejowych. Przypomniał sobie jednak, że brat prosił go o zakup morfiny w aptece. Nie potrzebował do tego żadnej recepty, więc od razu kupił większy zapas, tak aby starczyło na dłużej. Czyż to nie piękny obraz świata prywatnego, gdzie wszystko działa sprawniej, wyraźniej? Wydajniej, szybciej niż państwowe i bez żadnych ograniczeń, zbędnych zakazów czy kontroli urzędniczej. Sięgając do kieszeni, natknął się na schorowaną, schowaną w kaburze broń, którą kupił bez żadnego pozwolenia w zeszłym miesiącu, gdy postanowił wybrać się za miasto. Zabrał wtedy całą rodzinę i specjalnym powozem udali się na jedną z prywatnych dróg, na wieś. W całym stanie było ich wtedy ponad 4000 mil. Smith miał czwórkę dzieci, które posyłał do prywatnych szkół, pomimo braku obowiązku szkolnego. Najmłodszy syn miał 4 lata i uczęszczał do jednego z setek prywatnych przedszkoli w mieście. Smith cieszył się na wizytę brata, gdyż zamierzał razem z nim wznieść się balonem w powietrze. Nie wymagano na to wówczas żadnej licencji. Chciał przypomnieć bratu o tym, żeby przygotował sprzęt, dlatego wyszedł z biura. E... Yeah. wszedł do biura jednej z prywatnych firm telegraficznych, której pracownik w ciągu paru chwil przekazał liczącą 10 słów wiadomość, choć nie mówił mu o tym wcześniej. Smith miał do brata jeszcze jeden interes. Chciał mu zaproponować wspólne poszukiwanie złóż nafty. Eksploatacja kopalin nie podlegała ograniczeniom, dlatego chciał wspólnie dokonać próbnych wykopów u podnosza Apallachów. Gdy już prawie wsiadał do dorożki mającej zabrać go na dworzec, przypomniał sobie, że w weekend obiecał żonie wspólne wyjście do teatru na Broadwayu. Od wyboru bolała go głowa, gdyż nie wiedział, które przedstawienie w jednym z ponad pięćdziesięciu prywatnych teatrów będzie najlepsze. Czyż nie jest piękny tak wolny wybór, tak urozmaicony i szeroki? Kazał więc zawieść się na Broadway, a po drodze obserwował budowę nowych kamienic mieszkalnych, z których żadna nie należała do państwa. Ich mieszkańcami byli czasami milionerzy, ale w przeważającej części mieszkali tam zwykli ludzie, którzy nie mogli liczyć na żaden państwowy zasiłek, a mimo to wiodło im się znacznie lepiej niż ich odpowiednikom gdziekolwiek indziej na świecie. Dlatego też codziennie do miasta, przybywali nowi imigranci, którzy dzięki wolnemu rynkowi żyli dostatnio i nieporównywalnie lepiej niż w krajach, z których uciekli. A ci, którzy pragnęli jeszcze większej wolności i dobrobytu uciekali dalej na zachód, gdzie brak państwa dawał okazję do bezprecedensowego wzbogacenia. Był rok 2014 i Jan Kowalski wyszedł z jednej z państwowych bibliotek w Warszawie. Czyż nie dostrzegacie państwo tego kontrastu? Nie znalazł żadnych nowości oprócz magazynu, dla kobiet, które zamawiały dla siebie znudzone bibliotekarki. Wokół budynku biblioteki wyrastał las prostokątnych bloków mieszkalnych należących do państwa. Kątem oka Kowalski dostrzegł, że jedną z ulic mknął pojazd państwowej straży pożarnej, który trąbił na nie, chcące ustąpić samochody. Jego uwagę przykuła jednak wiadomość, którą ujrzał w darmowej gazecie rozdawanej na rogu ulicy przez młodego chłopaka. Minister skarbu wyrażał radość z pomyślnego przebiegu najnowszej emisji państwowych obligacji, które Kowalski zakupił wraz z całą rodziną. Kowalski zamierzał tego samego dnia odwiedzić jeszcze swojego brata, dlatego sięgnął do kieszeni po banknot 50-złotowy wyemitowany przez Narodowy Bank Polski. Jego brat mieszkał kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Warszawy, dlatego Jan musiał się tam udać pociągiem monopolistycznych polskich kolei państwowych. Wtedy przypomniał sobie, że brat poprosił go o zakup leku na krążenie w aptece. Jan z przerażeniem stwierdził, że zgubił gdzieś receptę otrzymaną od licencjonowanego przez państwo lekarza, bez której mógł kupić. Co najwyżej witaminę C. Wtedy niespodziewanie do Kowalskiego zbliżyła się grupka ogolonych na łyso-nastolatków, którzy wyrwali mu z ręki portfel i z uśmiechem na ustach powoli oddalili się w kierunku najbliższego sklepu. Kowalski nie miał przy sobie broni, i napastnicy dobrze o tym wiedzieli, gdyż nosić ją mogli tylko nieliczni, którzy uzyskali zgodę państwa. Dlatego też napastnicy czuli się całkowicie bezkarni. Ta hiperbola ma służyć zwróceniu uwagi na pewien problem. Kowalski wesnął głęboko, czując się zupełnie bezradny. Żałował, że nie mieszka na wsi, gdzie czasami jeździł wraz z rodziną jedną z państwowych dróg. Miał czwórkę dzieci, która już od szóstego roku życia podlegała obowiązkowi szkolnemu. Kowalski marzył o posłaniu ich do prywatnych szkół, lecz z racji wysokich podatków, przeznaczanych m.in. na państwową oświatę, nie było go na to stać. Najmłodsza córka miała 5 lat. I uczęszczała do jednego z państwowych przedszkoli. Kowalski cieszył się na wizytę u brata, który był licencjonowanym przez państwo pilotem i czasem zabierał go na małe wycieczki po okolicy, choć nie mówi mu o tym wcześniej, miał do niego jeszcze jeden interes. Chciał razem z nim wybrać się na wycieczkę do państwowych lasów na grzyby. Chciał go też namówić na poszukiwanie skarbów przy pomocy wykrywacza metali, ale brat zawsze mu odmawiał, po co szukać, mówił, skoro niczego cennego nie wolno nam zatrzymać, ponieważ nie należy do nas. Gdy już prawie wsiadł. Do tramwaju mającego zabrać go na dworzec, przypomniał sobie, że w weekend obiecał żonie wspólne wyjście do teatru. Miał do wyboru jeden z kilku państwowych teatrów oraz kilka małych, prywatnych, które jednak były zawzięcie zwalczane przez teatralny establishment. Pomyślał więc, że może lepiej zabierze żonę do kina, na jeden z polskich filmów sfinansowanych z podatków przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Kupił więc dwa bilety i ruszył w stronę dworca. Po drodze mijał siedziby państwowych urzędów. I uczelni, oraz bloki należące do państwowych spółdzielni mieszkaniowych. W centrum miasta stało nieco wieżowców, które jednak należały przede wszystkim do państwowych gigantów lub międzynarodowych korporacji żyjących w symbiozie z państwem. W pewnym momencie nad jego głową przeleciał samolot lądujący właśnie na państwowym lotnisku Okęcie. Gdy już wsiadał do pomazanego farbą wagonu, nagle przypomniał sobie, że zapomniał odebrać listu poleconego z państwowej poczty. Lecz machnął na to ręką, będąc pewnym, że była to przesyłka z zakładu ubezpieczeń, informująca go o waloryzacji zasiłku dla bezrobotnych, który pobierał. Z kraju Kowalskiego co roku wyjeżdżały tysiące osób, które nie widziały dla siebie żadnej przyszłości. Na miejscu zostawali na ogół tylko ci, którzy umiejętnie odnajdywali się w jednej z państwowych instytucji lub film żyjących w symbiozie z państwem. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Ojczyzna Kowalskiego wyludniała się, gdyż dzietność należała w niej do jednej z najniższych na świecie. W wielu miejscach na Ziemi było jeszcze gorzej. Nawet w Dalekiej Ameryce lata największej wolności już dawno przeminęły. Państwowa własność stanowi na tyle powszechny element naszej rzeczywistości, że dla wielu ludzi jakakolwiek próba zakwestionowania jej wydaje się być walką z wiatrakami, kwadraturą koła czymś niewyobrażalnym, niemożliwym. Jakąś dziwną, chorą utopią, której nie potrafią sobie wyobrazić, nie potrafią sobie zwizualizować w wyobraźni. E nie brakuje dziś niestety ludzi, którzy uważają, że wiele dziedzin gospodarki musi być z definicji całkowicie podporządkowanych państwu, gdyż w przeciwnym razie żaden podmiot prywatny nie pofatygowałby się do dostarczenia ważnych z cywilizacyjnego punktu widzenia dóbr i usług. Ale nie wiem, jakim cudem posiadają zdolności profetyczne, by wywróżyć z fusów, co byłoby możliwe i co opłacałoby się prywatnym inwestorom. Gdyby byłby na to popyt, byłby również podaż, bo ktoś chciałby na to zarobić, bo Czułby z tego zysk. Poza tym działałoby to znacznie sprawniej i wydajniej. Jeszcze inni twierdzą, że pewne dziedziny życia stanowią rodzaj służby, za którą nie można pobierać żadnych opłat, ale każda z nich jest pewnego rodzaju usługą, która kosztuje czyjś czas, czyjś wysiłek, i siłą rzeczy należy się na to dokładna opłata jako cena pracy. Poza tym wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić jako ludzkie działanie, jako pewien celowościowy i wydajny twór jest możliwe do zrealizowania. Wystarczy jedynie chęć i nieco ambicji, nieco samozaparcia. Pozornie takie przekonanie zdaje się potwierdzać nasze codzienne doświadczenie. Każdy z nas przechadza się państwowymi chodnikami, porusza się po państwowych drogach oraz korzysta z państwowej komunikacji miejskiej. Ale to czyste przyzwyczajenie, czysty nawyk który stanowi część naszej codzienności, a od której mogą i muszą powstać odstępstwa, która nie jest Jakąś wyższą koniecznością, jakimś naszym imperatywem, wobec którego jesteśmy zobligowani na całe życie. Niektóre branże wydają nam się zbyt deficytowe, aby jakiemukolwiek prywatnemu przedsiębiorcy chciało się w ogóle w nie inwestować, ale nic bardziej mylnego. Wielu z nas, pomijając margines zagorzałych komunistów, skłonnych jest uznać, że wolny rynek wprawdzie działa dobrze w takich dziedzinach jak motoryzacja, branża spożywcza, odzieżowa, rozrywka czy też informatyka, ale zdecydowanie zawodzi chociażby w tworzeniu. Infrastruktury komunikacyjnej, zapewnianiu opieki społecznej czy też usług sądowniczych, mimo że nigdy realnie faktycznie nie działał w pełni w tych kategoriach, w tych sektorach. A nawet jeśli było to dość dawno, w czasach bardziej prymitywnych technologicznie, w czasach bardziej zacofanych, które nie były w stanie siłą rzeczy Logistycznie poradzić sobie z tymi wyzwaniami, albo radziły sobie, ale nie było to dość nagłośnione, nie jest to tak popularne i rozpowszechnione współcześnie, byśmy mieli tego świadomość w szerszym gronie. Zgodnie z powszechnym przekonaniem, w społeczeństwie dominuje pogląd, iż wiele branż musi należeć do państwa i nie dopuszcza się w tym względzie żadnych ustępstw, niestety. Sformułowanie to musi być państwowe stało się dogmatem współczesności jakimś wyznaniem wiary etatystów, a jego kwestionowanie uznaje się za objaw społecznego radykalizmu czy wręcz Chęci wywoływania jakichś ruchów rewolucyjnych, chaotycznych, utożsamianych niestety z anarchizmem. Dla zdecydowanej większości naukowców zajmujących się naukami społecznymi ingerencja państwa w określone branże stanowi oczywistość. Dotyczy to osób reprezentujących całe spektrum poglądów politycznych oraz ideowych, nie zaś tylko tych, których uważa się najczęściej za socjalistów. Przekonanie o konieczności powierzenia państwu niektórych branż to jeden z niewielu elementów łączących przedstawicieli nawet najbardziej opozycyjnych wobec siebie idei, Ojciec Józef Maria Bocheński przekonywał, że państwo musi zajmować się m.in. egzekucją prawa, więziennictwem oraz wydawaniem przepisów. Leszek Kołakowski natomiast był przekonany, że w imię ograniczenia wyzysku państwo powinno kontrolować ceny produktów, regulować inwestycje gospodarcze oraz zapewniać odpowiednią opiekę społeczną. Leszek Balcerowicz, pomimo deklarowanego przywiązania do idei państwa minimum i liberalizmu gospodarczego, akceptuje państwowy monopol produkcji pieniądza oraz kontrolę nad sektorem bankowym Janusz Korwin-Mikke twierdzi niezmiennie, że zadaniem państwa jest zajmowanie się administracją, dostarczanie usług policyjnych oraz organizowanie wojska. Z kolei Jacek Hołówka argumentuje, że państwo musi wziąć w swoje ręce kontrolę nad policją oraz zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Żaden z tych rzekomych radykałów, tych liberałów deklaratywnych, nie pójdzie o krok dalej. W konsekwencji jest hipokrytą, nie jest w stanie przekroczyć tej granicy, tej granicy, która jawi mu się jako utopijna i pójść jeszcze dalej, jeszcze głębiej, zgłębić tą tematykę, ten, to zjawisko, tą problematykę wolności, która powinna być nieograniczona nie tymi balastami, Powinna być zorganizowana w taki sposób, by mogła się rozwijać w pełni oddolnie, w pełni dobrowolnie, w pełni prywatnie. I żadne okowy, kajdany państwowe nie mogą jej tłamsić, nie mogą jej usidlać w zarodku. Powinna móc trafić w nasze ręce. I nie są oni na tyle zgodni, na tyle chętni, by przyznać, że tak mogłoby być, że tak. Powinno być, że do tego należy dążyć, że to jest pewien ideał, pewien cel, który nam przyświeca jako wolnościowcom. Są po prostu nie dość konsekwentni nie dość radykalni. Przekonania powyższych osób stanowią zaledwie cień identycznych poglądów głoszonych na całym świecie de facto. Peter Singer uważa, że państwo powinno aktywnie działać na rzecz zmniejszenia liczby urodzeń oraz być dominującym podmiotem udzielającym pomocy najbiedniejszym. Ojciec Jacques Martin, Maritain Oważał, że najpilniejszym zadaniem dzisiejszych demokracji jest udoskonalenie światowego zarządzania całą gospodarką, zaś Karl Raimund Popper przekonywał, iż państwo musi stać na straży tego, by nikt nie musiał godzić się na niesprawiedliwą umowę ze strachu przed śmiercią głodową lub ruiną ekonomiczną, domagając się tym samym, aby nieograniczony kapitalizm ustąpił interwencjonizmowi ekonomicznemu. Wszędzie widzimy państwo, państwo musi, państwo powinno, państwo jest od tego, aby nie. Otóż państwo nie jest od tego i nie powinno być od tego. Państwo tworzą tacy sami ludzie jak my, tak samo ułomni, tak samo grzeszni, tak samo niedoskonali, którzy obejmując pewien fotel, obejmując pewne stanowisko, piastując pewien urząd, nie stają się. Nagle magiczny sposób z szlachetnymi jednostkami arbitrami, wikariuszami Boga na Ziemi, którzy zaprowadzą magicznie ład, spokój i będą nami kierować, nas koordynować i kontrolować w sposób sprawiedliwy i godny, a najczęściej Państwo, jako pewien potężny i wszechogarniający, pewien wiecznie nienasycony lewiatan, potwór utożsamiany z samym szatanem, z samym lucyferem, buntownik przeciwko wolności realnej, w stronę samowoli, w stronę chaosu, ogranicza nas, narzuca nam pewne jarzmo i tłamsi naszą kreatywność, naszą przedsiębiorczość, naszą indywidualność, i narzuca nam pewnego rodzaju sztywną dyscyplinę społeczną, ekonomiczną która wyraża się głównie w, przy regulacji rynku pracy czy uciskowi fiskalnemu. Niestety nie jest on dobrym, szlachetnym opiekunem czy wujkiem, który otacza nas opieką, ale ciemiężcą, ale Zbiorem, który przychodzi w biały dzień, by nas grabić, by nas kontrolować, i nie powinniśmy mu ufać, nie powinniśmy zawiązywać z nim paktów, wchodzić z nim w różnego rodzaju koalicje i mariaże. Powinniśmy się mu przeciwstawić z całą stanowczością, odrzucić jego propozycję, która jest pewnego rodzaju rozkazem, nakazem, który wpajany jest nam od najmłodszych lat życia w rodzinach, w placówkach edukacyjnych i innych jednostkach które są stworzone by prać nam mózgi, by wpajać dezinformację, by indoktrynować propaństwowo. Za każdym razem pojawia się to przekonanie, że musimy ze strachu przed czymś, czy to przed złym kapitalizmem, czy to przed wojną, czy to przed przestępczością Udać się do największego oprycha w mieście, udać się do największego szefa mafii, do państwa, pod matczyną sukienkę, która nas rzekomo ochroni przed zagrożeniem, która nam rzekomo poda pomocną dłoń, ale nic bardziej mylnego, bo to ono jest najgorszym wrogiem, to ono jest największym niebezpieczeństwem i nie jest w stanie tego zapewnić. Nie bez winy za taki stan rzeczy są także ci, których powszechnie uważa się za największych obrońców nieskrępowanej przedsiębiorczości. Adam Smith, uznawany wśród dzisiejszych kręgów akademickich za jednego z twórców współczesnego liberalizmu ekonomicznego, przyznawał państwu całkiem spore kompetencje. Uważał, iż powinno ono sprawować całkowitą kontrolę nie tylko nad armią i sądami, ale także nad drogami, portami, mostami, patentami, bankami czy też instytucjami opieki społecznej. Innymi, inny z rzekomo bezgranicznie oddanych wolnemu rynkowi myślicie, Friedrich August von Hayek dopuszczał jeszcze większy zakres interwencji. W jego mniemaniu państwo powinno zająć się także kontrolą czynszów, zapewnianiem mieszkań komunalnych oraz płacy minimalnej, a także dostarczaniem bodajże miar i wag. Jakby tego było mało, nawet kreowany na jednego z najbardziej twardogłowych leseferystów, Milton Friedman, przekonany, przekonywał o konieczności nakładania przez państwo opłat za emitowanie zanieczyszczeń oraz produkcji pieniądza papierowego. Nawet ci Wielcy orędownicy wolności, wysnuwani na sztandary liberalizmu, nie byli dość konsekwentni, by pójść o krok dalej w kierunku anarchizmu. Nadal, mimo braku zaufania do państwa, wierzyli w jego kompetencje na innych polach. Jakim to cudem, jeśli nie wierzymy, że jest w stanie skutecznie wykonywać coś łatwiejszego, jesteśmy jednocześnie w stanie niekonsekwentnie przyznać mu pieczę nad obronnością, która jest znacznie trudniejsza. Nie widzę tu logiki. Uderzającą cechą wspólną wszystkich powyższych opinii jest to, iż wypowiadane są z całkowitym pominięciem faktów historycznych. Niewielu jest teoretyków społecznych, którzy zadają sobie trud, aby sprawdzić, czy ich przekonanie o konieczności obecności państwa ze względu na rzekomą niemoc procesów rynkowych, niepotwierdzoną żadnymi empirycznymi dowodami, ma jakiekolwiek uzasadnienie w zdarzeniach z przeszłości. Zazwyczaj stwierdzenie to musi być państwowe, powtarzane jak mantra, traktowane jest jako prioryczne, pełne, pewne, wbrew wszelkim dowodom historycznym oraz rzeczywistym zjawiskom obecnym na świecie. Są zaciemnieni ci apologeci państwa, mają klapki na oczach. Najważniejszym zadaniem niniejszej książki jest więc dostarczenie polskiemu czytelnikowi możliwie najbogatszego zbioru faktów historycznych oraz informacji dotyczących czasów nam współczesnych, które świadczą niezbicie o tym, że nie ma na świecie ani jednej branży, która nie mogłaby zostać powierzona wolnej przedsiębiorczości. Dzieje ludzkości oraz współczesność pełne są dowodów na to, że obecność państwa w każdym z sektorów gospodarki, czy dziedzin życia społecznego nie wynika z tego, iż wolny rynek w nich nie działa, lecz że, pozwala mu się dzia że nie pozwala mu się działać, bo zawsze wkraczało tam państwo, którego niestety powstrzymywało z dużą skutecznością przez przewagę liczebną i militarną. Nie dawało mu rozwinąć w pełni skrzydeł i zwalało winę za swoje. Niepowodzenia za swoją nieudolność na rynek. Zawsze łatwo było poszukiwać kozła ofiarnego u tego złego prywaciarza, nieprawdaż? Dzieje dają nam dowody na istnienie i to bardzo skuteczne. Istnienie rynku. Państwo ingeruje we wszystkie branże nie dlatego, że wymaga tego sytuacja oraz nieudolność wolnego rynku, lecz tylko i wyłącznie z powodów politycznych. W pracy tej świadomie pominę dyskusję nad możliwością zaprowadzenia społeczeństwa w pełni wolnorynkowego, pozbawionego jakiegokolwiek udziału państwa, ponieważ nie jest to możliwe raczej za naszego życia, ale być może za kilka pokoleń i warto do tego celu dążyć już dziś. Poprzez edukację społeczną skupię się przede wszystkim na wykazaniu, że każda branża która jest powszechnie uważana za skazaną na mniejszą lub większą ingerencję państwa, potrafiła i nadal potrafi być regulowana wyłącznie przez dobrowolne procesy rynkowe. Jednym z głównych zadań książki jest także dostarczenie faktograficznej ilustracji do błyskotliwego stwierdzenia autorstwa Maria Newtona Rodbarda, iż rynek produkuje dobra, a państwo zła. Tylko dobrowolne wymiany rynkowe są w stanie przynieść korzyść i dobro obydwu stronom wymiany. W przypadku państwa jedna ze stron, przy pomocy przymusu autorytarnie przywłaszcza sobie prawo do oceny tego, co dobre. W rezultacie wszystkie towary i usługi świadczone przez państwo są obarczone podstawową wadą, którą jest nieumiejętność udzielenia drugiej stronie dobra. Państwo jest w stanie wytwarzać fizyczne przedmioty przypominające towary i wykonywać czynności naśladujące wykonywanie usługi, lecz, będąc opartym na przymusie, zamyka sobie drogę do satysfakcji klienta, a jednocześnie do wytwarzania dóbr. W rezultacie, wszystko, co wytwarza państwo, jest kiepskie i gorsze od tego, co wytwarza rynek. Pod względem cech fizycznych, dzieła państwa mogą nieraz do złudzenia przypominać wytwory rynku, lecz w rzeczywistości obydwie klasy przedmiotów i usług dzieli jakościowa przepaść. Rynek dostarcza Dobra i usługi, Państwo, przedmioty i czynności, i nie powinniśmy ze strachu przed rzeczywistością uciekać się do niego o pomoc. Strach to zły doradca. Moim marzeniem jest, aby niniejsza książka mogła służyć ludziom jako kompendium wiedzy o wolnym rynku, podręczny zbiór faktów ukazujących wspaniałe dziedzictwo wolnej przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do tego, że filozofowie, politolodzy, socjolodzy oraz inni teoretycy społeczni wyzbędą się wreszcie bardzo maniery naleciałości oskarżania wolnego rynku o nieumiejętność naturalnego regulowania ludzkich interakcji. Byłbym niezwykle uradowany, gdyby dzięki mojemu skromnemu wkładowi udało się kiedyś wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której przynajmniej niektórzy zwolennicy obecności państwa w niezliczonej ilości branż, choć raz przyznaliby uczciwie, że ich własne przekonania nie posiadają żadnego rzetelnego uzasadnienia i pokrycia w rzeczywistości, lecz stanowią wyłącznie wyraz ich niepopartych niczym przekonań oraz życzeniowego myślenia. Państwo nie musi nigdzie wkraczać i stymulować, bo jest w stanie jedynie pogorszyć sytuację i zepsuć to, co tym bardziej namieszało, a my musimy sprzątać ten bałagan rynkowo. Mam też nadzieję, że moja praca pozwoli w pewnym ograniczonym stopniu wyleczyć debatę publiczną z wirusowych stwierdzeń typu to działa tylko w Ameryce, to działa tylko w małych krajach, lub też tu w Polsce to nie zadziała, bo jest to zbyt a prioriczne. Podawane przeze mnie przykłady pokazują wyraźnie, że nawet w Polsce wiele branż uważanych dziś za skazanych na dominację państwa było wcześniej niegdyś Regulowanych przez rynek, lub też posiadało prywatne wyjątki, zmagające się z wieloma przeciwnościami. Ostatecznie bowiem głoszenie przekonania, iż niektóre idee sprawdzają się tylko na kontynencie lub w kraju X, ale już w kraju Y niekoniecznie, to wyraz daleko posuniętego relatywizmu i ignorancji. Prawo własności obowiązuje na całym świecie w ten sam sposób. Nie ma chyba zbyt wielu ludzi o zdrowych zmysłach, którzy głosiliby, że prawa matematyki ze Stanów Zjednoczonych nie stosują się do Europy lub prawa fizyki. Niestety nie brakuje dziś ludzi uważających, że własność prywatna może dominować jedynie w określonych krajach, kulturach i w określonym czasie, a w ten właśnie sposób wiele osób przekonuje, że Polska nie może sobie pozwolić na wielką prywatyzację życia społecznego. Otóż może i musi, bo to jedyny sposób, aby znowu była zaczęła żyć w pełni w wielkości i rozwijać się. Osobom, które przy okazji czytania tej książki po raz pierwszy spotykają się z ideą powierzenia siłom prywatnym jak największej liczby dziedzin życia z anarchizmem rynkowym, należy się pewne wyjaśnienie. Autor tej pracy jest z przekonania libertarianinem, czyli zwolennikiem pełnej prywatyzacji życia społecznego i doktorem filozofii. Libertarianizm wykazuje wiele cech wspólnych z klasycznym liberalizmem, który na przełomie XVIII i XIX wieku urósł do rangi jednego z najbardziej wpływowych światopoglądów i najbardziej bardziej życzliwych człowiekowi. Libertarianizm różni się jednak od klasycznego liberalizmu swym radykalizmem i tym, że sprzeciwia się istnieniu państwa w ogóle. Zupełnie, nawet minimalnego, bo nie zatrzymuje się w pół drogi, ale brnie dalej, które postulował ten drugi. Największym teoretykiem libertarianizmu i twórcą tego pojęcia de facto był Amerykanin Murray Newton Rothbard. Prezentacje jego poglądów, które uchodzą za reprezentatywne dla całego nurtu, można znaleźć w przystępnej formie w jego pracy noszącej tytuł O Nową Wolność Manifest Libertariański. Punktem wyjścia dla libertarianizmu jest przekonanie, że każda osoba bez wyjątku posiada. Pewne fundamentalne prawa naturalne, obowiązujące niezależnie od jakiegokolwiek prawodawstwa czy urzędowego uznania. Uznanie tych praw w najlepszy sposób zabezpiecza zarówno jednostkę, jak i ludzkie społeczności. W innych pracach Rodbard wykazywał także, że libertarianizm nie jest wcale ideą, która zrodziła się w XX wieku, lecz miała swoich protoplastów już w czasach starożytnych, a rozwinęła się właśnie dzięki scholastykom z Salamanki, dzięki anarchoindywidualistom amerykańskim dzięki jakobinom z czasów rewolucji francuskiej i różnego rodzaju leseferystom, czy fizjokratom, czy innym działaczom społecznym. Niniejsza książka stanowi więc nawiązywanie do wielowiekowej tradycji zmagań o wolność, której największym wrogiem jest według libertarian właśnie mm. państwo. Bardzo dziękuję i zachęcam do wsparcia audycji kanału na trzy sposoby zawarte w... Opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe.